Dobrze jest mężczyźnie nie łączyć się z kobietą. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty, niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie. Potem znów wróćcie do siebie, aby wskutek niewstrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan. To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu. Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja sam, lecz każdy jest obdarowany przez Boga inaczej. Jeden tak, a drugi tak. Czy warto się żenić? Pytanie. Pewnie, że warto. Ale czasami są większe wartości. Dlaczego stawiać bezżeństwo, wyżej, czy to nie jest czasem deprecjacja małżeństwa? Słowa Pawła o małżeństwie były zbyt mocno absolutyzowane. Nie uwzględniano sytuacji zboru, do których list był adresowany. Wiemy, że święty Paweł nie miał żony. Ale to nie znaczy, że nie miał jej nigdy. Nie wiemy, czy po prostu nigdy się nie ożenił, czy może był wdowcem, albo może był rozwodnikiem. Pewne rzeczy w jego nauce o małżeństwie sugerują, że być może na przykład kiedyś żonę miał. Trudno nam jest wyobrazić sobie, żeby on z żoną i dziećmi wędrował od miasta do miasta przez całe dziesiątki, setki, tysiące kilometrów po całym basenie Morza Śródziemnego. Ale to nie chodziło tylko o praktyczne znaczenie. On wiedział też, że kiedy on jest sam, on może wszystko oddać Chrystusowi, wszystko, łącznie z własnym upokorzeniem, cierpieniem, samotnością, nieraz biedą. Jeżeli się ma dzieci, trzeba zapewnić pewien poziom życia żonie, dzieciom, gdzieś dzieci muszą chodzić do szkoły, coś muszą jeść. W listach i w dziejach apostolskich nie ma żadnej wskazówki, że od momentu nawrócenia żonę miał. Natomiast jeśli należał do faryzeuszy, to dla faryzeusza wręcz wymogiem było wzięcie ślubu. Prowadzenie życia domowego, też posiadanie potomstwa. Był to znak Bożego błogosławieństwa. Więc w zależności, jak zapatrujemy się na młodość apostoła Pawła, trzeba by uwzględnić, że bardzo możliwe, że żonę miał. Co się stało później, nie wiemy. I w pierwszym liście do Koryntian Paweł mówi, że chciałby, żeby większość osób została w takim stanie, w jakim on jest. Wydaje się wskazywać na to, że w tym momencie nie miał żony. Natomiast w innym miejscu, broniąc swojego apostolskiego posłannictwa, mówi, czy nie ma prawa zabierać ze sobą żony chrześcijanki, jak to na przykład robił Piotr i inni apostołowie. Więc wskazuje tutaj znowu niebezpośrednio na inną możliwość. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz tym, którzy już owdowieli, mówię. Dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja. Mamy do czynienia z odpowiedziami apostoła na konkretne zapytania Koryntian, co robić w danej sytuacji. I wraz z zaleceniami on też odpowiada w kategoriach nakazu pańskiego, posługując się formułą to mówi Pan, nie ja. I wtedy jest to już nakaz, który trzeba bezwzględnie stosować. Natomiast tutaj mamy zalecenie. Ono jest poprzedzone taką formułą to mówię ja, a nie Pan. A więc jest to zalecenie. Słowa Pawła z listu do Koryntian trzeba uwzględniać bezpośrednio w kontekście adresatów, którzy mieszkali w mieście bardzo nieprzychylnym, mówiąc delikatnie, właśnie czystości seksualnej. Paweł podkreśla rolę pożądliwości i ryzyka wyuzdania seksualnego. Krytyczny nurt patrzący na małżeństwo rodził się z apokaliptyki, która mówiła o przyjściu Dnia Pana, o przyjściu końca świata. Wydaje się, że Paweł musiał mieć z nim jakąś styczność. No i też jednocześnie był cały czas przekonany, że lada chwila przyjdzie Chrystus. Dlatego też w takim krótkim czasie nie warto robić takich rzeczy, które miałyby człowieka odciągać od Boga. Dla świętego Pawła bycie w małżeństwie to jest normalny stan życia. Ale z drugiej strony to wcale nie znaczy, że według niego to był stan idealny. No mówi tak, no człowiek powinien mieć serce jedno, niepodzielne, zaangażowane. Jeżeli kogoś kocha, to kocha na całego. Mówi, ja kocham Chrystusa. Jeżeli ja kocham Chrystusa, no to mnie trudno jest kochać równocześnie, tak samo intensywnie kobietę, żonę, dzieci. W związku z tym on mówi, no
O coś człowiek się stara, o coś zabiega, komuś chce się przypodobać, o kogoś walczy, o kogoś czuje się zazdrosny, prawda? Mówi, ja kocham Chrystusa, to dla mnie jest najważniejsze. Ale z drugiej strony rozumie ludzi, którzy też są chrześcijanami, dla których normalnym stanem życia jest małżeństwo. I on to dokładnie wie i mówi, jeżeli by to miało powodować więcej problemów niż pożytku, no to lepiej bądźcie w małżeństwie, żyjcie, zakładajcie rodziny, miejcie dzieci, wychowujcie je dobrze i to będzie większy pożytek dla Boga z tego, co robicie, niż taka samotność, w której człowiek bez przerwy cierpi i bez przerwy tęskni do kogoś, z kim się nie może ożenić. Lecz jeśli by nie potrafili zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć. Ludzie mają różne dary. On ma swoje przekonanie, że może najlepiej byłoby pozostać w stanie bez żeństwa, jeśli założymy, że w takim właśnie wtedy był. Natomiast nie narzuca tego i mówi też, że w zasadzie jeśli ktoś też postanowił, że w takim stanie pozostanie, ale zawrze związek małżeński, nic strasznego się nie stało, że jakby nie tworzy sztywnych zasad. Wyrywanie jego wypowiedzi z tego kontekstu apokaliptycznego i kontekstu listu do Koryntian, końca czasów, zupełnie deformuje jego myśl. Paweł ma tutaj przede wszystkim na uwadze dobro zboru, do którego pisze, i po prostu praktycznie mówi, że ten, kto nie jest w związku małżeńskim, nie ma rodziny, będzie miał mniejsze problemy na przykład w czasie prześladowań. Paweł się koncentruje na pokazaniu, jaka dla Kościoła jest wartość celibatu, jaka dla Kościoła jest wartość, czy dla chrześcijanina, wartość małżeństwa. I wskazuje równie dobrze na niezwykle ważną, uświęcającą funkcję małżeństwa i małżonków nawzajem, a które to uświęcenie we wzajemnej miłości przenosi się na dzieci, a więc bynajmniej trudno powiedzieć, że stawiał małżeństwo niżej od celibatu, pokazując, że to jest także bardzo konkretnym dobrem dla Kościoła. W małżeństwie macie być normalni jak małżonkowie. Macie być ze sobą, żyć ze sobą, współżyć ze sobą, kochać się nawzajem. To jest wasze powołanie, to jest wasza droga do Boga. Więc z jednej strony można powiedzieć jakoś temat, który się narzucał. Z drugiej strony coś, co było dla niego ogromnie ważne. Wiedział, że są dwa główne grzechy, których trzeba unikać za wszelką cenę. Jednym to jest bałwochwalstwo, czyli kult bożków, a nie Boga prawdziwego, a drugim to jest coś, co on nazywa porneia, rozpusta, rozwiązłość, czyli krótko mówiąc kompletne nieuporządkowanie w sferze seksualnej. I mówi, nauczcie się też takich małżeńskich rzeczy, bycia wiernym sobie nawzajem, bycia ze sobą nawzajem, a nie z pierwszą spotkaną dziewczyną, bycia z Chrystusem, który was nauczy miłości, wierności, a nie pożądliwości, która was będzie od jednej do drugiej osoby bez przerwy gdzieś tam prowadziła. Tak więc dobrze czyni, kto poślubia swoją dziewicę, a jeszcze lepiej ten, kto jej nie poślubia. Słynny obraz Jana van Eycka, małżeństwo Arnolfinich. Widzimy jego i ją, trzymających się za rękę, składających sobie uroczystą przysięgę. Stoją w zacisznej, mieszczańskiej komnacie, która jest symbolem wspólnego domu, małżeńskie łoże, symbol miłości i płodności, zdjęte buty na znak szacunku dla wielkiej tajemnicy i okno otwarte nieprzypadkowo, tylko jedna okiennica, druga zamknięta, bo to właśnie otwiera się Nowy Testament i świeca płonąca na żyrandolu, nieprzypadkowo jedna, bo mają być wierni jednej miłości. Lustro z odbitym portretem małżonków i rama ze scenami Chrystusa najgłębiej chyba ilustruje tajemnicę małżeństwa, tajemnicę ludzkiej miłości, która opleciona jest wokół źródła Jezusa Chrystusa.